Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę podjąć próbę nawiązania sojuszu z hejterem. Przygotowałem się na dzisiejszy odcinek? Niesłychanie. Pójdziemy zaraz do hejtera i powiemy mu o tym, że chcemy być jednym z nich i że chcemy być jego prawą ręką tak naprawdę. Co to ma być? Co tu się wydarzyło teraz? O nie, mam odkrytą piwnicę mam. Nie no, co tu robił ten creeper? Co to jest w ogóle za zamach tutaj na mnie? Jo, nie no, to jest najgorsza rzecz, jaka mnie dzisiaj spotkała chyba. Ale tak, przyszedł, ja już go widziałem i już mi się ciepło zrobiło, nie? Dobra, czy ja to... Nie, źle to postawiłem. No nie no, to trzeba naprawić jakoś. Czekajcie, szybko to naprawię, żeby tutaj przynajmniej tego nie było widać. To było tu. To było... Czekajcie, tu półpłytka była tu. I ja nie mogę, ale zmasakrował mi Hawirę. Dobra, i teraz to było tutaj. Pyk. Tak, dobra. No nie no, tu jest wiele mi wysadził w powietrze, to już jakby nie ma co tu naprawiać, widzę. No ale dobra, naprawmy to na razie coś takiego. Kurczę, ale to potężnie rozsadził, no i teraz jak ja mam to, jak ja mam chronić, jak tu jest taka otwarta przestrzeń, o nie. Najgorzej. Dobra, trudno, mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie. A jak ktoś przyjdzie, to mamy przekichane, ale dobra, idę do niego, bo chcę z nim porozmawiać i mieć już to załatwione. Jeżeli mi się uda to załatwić, to nawet ta piwnica będzie mogła stać otwarta, bo ja już będę, prawda, już będę... Jak to się mówi, prawą ręką tutaj, prawda, prezydenta aktualnego, więc jakby ja się nie cieszę z tego powodu, że on jest prezydentem, nie? Ale po prostu to jest jedyny sposób na to, żeby jakkolwiek go zrzucić z tego stołka i po prostu się, że tak powiem, do niego przyczepić. Teraz tak, pytanie, gdzie on będzie? Czy on się ugościł już w ratuszu jako prezydent? Nie. On pewnie będzie u siebie na chacie, więc lecimy tam do niego na górę i zobaczmy. O, czekajcie, czekajcie, jeszcze jedną rzecz miałem załatwić, właśnie, bo ja już prawie lecę do hejtera, a ja powinienem pójść do Dave'a jeszcze. Czekajcie, ląduję tu u niego. Do Dave'a muszę polecieć, bo jest jedna ważna sprawa. Halo, Davison, jesteś? Jestem. Ale stary, kurde, dobra. Bo już prawie zapomniałem o moim zabezpieczeniu, które sobie przygotowałem. Stary, mam walkie-talkie. Co? To są tu, no tu mam, takie krótkofalówki. Jedną stary tobie daję, drugą mam ja. I będziemy dzięki temu mogli się komunikować. Teraz pytasz, dlaczego takie coś jest zrobione. Dlatego stary, co, stary, że, stary? Słuchaj, spokojnie. Idę do hejtera w tym momencie i idę z nim, że tak powiem, się dogadać i być jego prawą ręką. Chcę, żebyś to wszystko słyszał, żeby mieć, wiesz, jakby ja, nie żebym nie ufał, albo nie, może inaczej, nie żebym, jakby chciałbym, żebyś miał stuprocentową pewność, że nie chcę cię oszukać. I okay. że będziesz mógł słyszeć wszystko, co ja załatwiam z tym hejterem. No i będziesz mógł też ewentualnie mi coś powiedzieć na słuchawkę, nie? I ja wtedy będę mógł, no na dobra, przykład ci go coś spytać. Jak będziesz miał jakieś pytania, to walisz mi na słuchawkę i ja go pytam wtedy, nie? I coś takiego. On nie będzie nas słyszał, dobra, i to jest idealny sposób. Mam nadzieję, dobra, że on nie ma tam żadnych detektorów i tak dalej, więc... Więc wchodzisz na tą krótkofalówkę, tam się łączymy. Ja lecę do hejtera i spróbuję się z nim dogadać. Mam nadzieję, że zostanę jego prawą ręką, dobra. Dobra. Ja odchodzę trochę dalej i sprawdźmy, jak to funkcjonuje, dobra? Dobra. Dobra, uwaga, odchodzę kawałeczek dalej i zobaczmy, bierzemy krótkofalówkę i uwaga. Halo, Davison, słyszysz mnie? Halo. Halo, jest, dobra, słyszę cię. Halo. Dobra, słyszę, jest git. Halo, słyszysz mnie? Tak, no. Dobra, jest, ty świetnie. Słyszysz? Tak, też cię słyszę. Jest git. Dobra, słuchaj, ja lecę w takim razie do hejtera w tym momencie, ponieważ... Ale tym. No nie? Coś pięknego. Lecę do hejtera i zobaczymy, co on takiego tutaj, prawda, mi powie. On jest chyba jest u siebie na chacie. Dobra, lecę do niego. Uwaga, iść tutaj do góry. I dolatujemy do niego na chatę. Dobra, Davison, trzymaj się, wchodzę. Puk, puk, puk! Panie hejterze! Witam nowego prezydenta. Witam cię. Ja przyszedłem na... Jak tam propozycja, przemyślałeś? Tak, właśnie, przemyślałem i przyszedłem porozmawiać o tym właśnie, bo sprawa jest... No musimy porozmawiać, musimy... Zejdźmy tutaj tak, na dół. Pogadajmy o tym, bo ja pogadajmy. Mam... Ja wiem, jak to zrobimy. Tak? Co wiesz? Tak. Czyli odpowiedź brzmi tak. Nie. Ale co, spokojnie, ja chcę najpierw porozmawiać o plusach i minusach tego i o tym, jaka by była moja rola w tym wszystkim, nie? Ale bo jakby... to same plusy przecież. No nie, to nie wiem, niekoniecznie, wiesz, jakby pomyślałem, że jest to w porządku pomysł, żebym był twoją prawą ręką i myślę, że mogę się do tego przydać i mogę się nadać, z tym, że najważniejsze moje pytanie, co ja bym musiał robić jako prawa ręka prezydenta? No byś na przykład w finansach, byś obliczał finanse zielonego. Okej. Okay, na przykład i diamentów w ogóle, i waluty. Ja widzę jego głos. I ekonomistą byś został. Okej. Ekonomistą, no dobra, no ekonomista. I wypłacałbyś pieniądze tym, co mają biznesy swoje i tak dalej. Ekonomista, kurde, to jest oszust. Czyli miałbym po prostu jakby, czyli ode mnie zależałoby, kto by miał wypłatę Napoleonowi, a kto nie, tak? Tak. Czyli byłem takim ministrem finansów. Tak, oczywiście, no i też mamy pewne cele, które musimy zrealizować. A jakie to są cele? I to by były te...
te cele. Okej, masz jakieś cele, dobra. Tak. Cele na palionowo, okej, już sprawdzam. Dobra, cele jako hejter. Cele jak hejter będzie prezydentem. Przejmujemy palion style, okej. Ale czy to jest na pewno jakby dobry pomysł? No, bo jakby wiesz, tak to jest panią no style, a nie hater style, nie? Okej. No ja dobra, to o tym jeszcze porozmawiamy, następny punkt. Jakie przejmujemy to słowo? Nie, to wy masz to. No co, nie da się... Wioskę chcę ukraść, a ty jeszcze z nimi co już robisz, ty? No to... Nie da się przejąć tej... Napiszemy nową książkę. Bo... Będzie trzeba napisać nową książkę, dobra. To będzie potrzebne wtedy. Dobra, następne, bzyku śpi w celi, to mi się nawet podoba. Drukujemy zielone, no dobra, czyli wtedy jakby ten jesteśmy bogaci. Ale dlaczego jesteśmy bogaci? Dlaczego mówisz, że dwie osoby? Ty jeszcze z kimś współpracujesz? No bo ja mam też lewą rękę, znaczy on bez prawą, ale może być lewą. Yeti. Okej. Czyli mam konkurencję na tym stołku. Nie wierzę, jeszcze Yeti. I jakby... Ale wiesz, on jest taki, że on bardziej wykonuje zadania, nie? No na przykład ty mu mówisz, postaw mur, on to robi, nie? A ty byś tak właśnie czyli, bardziej... Czyli to ja bym był prawą ręką, a on lewą, tak? Tak. Okej. Możesz być prawą. No dobra, jest to jakiś pomysł, tak. Ale książka jest na pewno do zmiany, nie? No to pewnie wiadomo. To jak? No to dobra, dobra. Myślę, że wstępnie mogę powiedzieć, że zgadzam się, że mogę być twoją prawą ręką. No i gdzie byłby mój gabinet w takim razie? Chodź, za mną. Mam elitrę, mam. Ja też mam, no. Może jeszcze w moim domku, co? Ten gabinet. To ratusza. Ej, co cię tak bawi co chwilę? Co? Nie, ja po prostu przyjmuję mi się taki kawał. Okej. Tak, tutaj ogólnie jest recepcja, ale wiesz co? Tutaj nie będziesz pracował. My zrobimy ci coś lepszego. Ale to jeszcze nie teraz, musimy cię czyli zbudować. Co, czyli chwilowo mam być tutaj, tak? Czy jakiś będziesz inny? Będziesz miał gabinet w piwnicy albo... Albo gdzieś obok mnie, tylko właśnie jeszcze nie wiem, gdzie za bardzo. A może tu, w tym, może tutaj na górze w zegarze, że wiesz. Co? Tu? W zegarze na górze? Chciałbyś tutaj? No ale wiesz, to jest taka, takie... wiesz, klitka jak dla chomika, nie? To nie wiem, czy ja się tu zmieścisz. Ja myślę, że się tu zmieszczę. Ja bym chciał to miejsce. Pasuje, no, chciałbym. To spoko. Mogę tu? Możesz. Dobra, no to w takim razie ja tutaj bardzo chętnie przytulę ten gabinet. No dobra. A Yeti gdzie? Gdyby nie było, mógłbyś mieć coś lepszego niż to. No to wiesz, jak znajdzie się coś lepszego, to czemu nie? Ale chwilowo jakby niech jest tak, nie? Lepszy no dobra, to niż być no... tu na recepcji, nie? Bambik, no, znaczy no na recepcji będzie ten Yeti, nie? A mam jeszcze jedną prośbę, jakbyśmy mogli zmienić ten. Do książki dopisać jeszcze, żebyś nie mówił do mnie Bambik. No nie no, to wtedy bym mówił prawa ręka. No, oczywiście. No, a ty, panie prezydencie, jaki awans, to by się zmieniło w ogóle. Maniery. Że co? Ty do mnie... Panie prezydencie? Tak, panie prezydencie. Możemy się tak dogadać, że ty do mnie prawa ręko... Sorry, przepraszam. Czemu mnie bijesz? Mam muchę na czole. Mucha, no dobra. Dobra, no to słuchaj, no to w takim razie ja się będę tutaj rozgaszał w tym zegarze póki co, a później jak znajdziemy jakiś lepszy, że tak powiem, dla mnie apartamencik tutaj, no to jak najbardziej bardzo chętnie. Mam już no dla ciebie pierwsze zadanie. I słuchaj, aha, no dobra. Tutaj jest finanse pewne otrzymałem i musisz się schować. Aha, dobra. Nie co to jest? Powiem ci potem, co to jest. Wow, tu ale jest schowaj to. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Prawie 5 staków diamentów. To nie jest moje, ale na razie to ukryj, proszę. Okej, na razie mam to ukryć, no dobra. Potem no dobra. Omówimy szczegóły. A, i coś tam jeszcze miałeś do powiedzenia? Tak, ja chciałem, co ja chciałem? Ja chciałem powiedzieć, że musimy się umówić na spotkanie, żeby przegadać zmianę tej książki na zmianę niektórych punktów i przede wszystkim, żeby no, porozmawiać o tym, jakich ludzi tu potrzebujemy, a może jakich tutaj nie potrzebujemy. Jasne. Tak? Rozmowa konferencyjna, zrobimy tak, to. Tak, takie spotkanie biznesowe bym powiedział, takie jakby to powiedzieć, taką no, posiedzenie Sejmu, można by rzec. Ty się rozgość, a ja idę załatwiać sprawy dobra prezydenckie. Ja pójdę po swoje rzeczy do domu pójdę. Idziemy się potem, no, i możesz cześć się wprowadzać. Dobra. Mi ten synek działa na nerwy. Davison, stary, co tu się dzieje? Słyszałeś wszystko? Gdzie ty jesteś? No idę do ciebie, dobra, bez odbioru, zaraz jestem u ciebie. Dobra, widzowie, wchodzimy do Davisona i zaraz nie porozmawiamy o tej całej sytuacji, bo się, że tak powiem, dzieje. Halo, Davison! Co to za typ jest, ty? On jest taki wkręcony w ogóle, on jest gotów z Yetiego zrobić lewą rękę, żebym ja był prawą ręką, nie? To jest niesamowite. No. Ale dobra, nie stary, czemu, nie? Patrz, czemu? Czekaj, musimy zejść niżej, żebym gdzieś przez okno nie zobaczył. Tutaj chodź, patrz. Rzucił mi to, nie? Pa ile diaksów.
Ale ja właśnie nie wiem czemu, ty, no czemu aż 5 staków Nie wiem, dostałeś? Stary, ale kazał mi się tym zająć. Ja wydaje mi się, że to jest tak, wiesz, może mnie sprawdza i może chcę po prostu, żeby zobaczyć, co ja z tym zrobię. Ja dobrze zabezpieczę te diaksy i sprawię tak, żeby one były bezpieczne i tak później zrobimy akcję, że to wszystko wykradniemy i będzie po prostu, jestem pewien, wiesz, na przykład będziemy dalej na te krótkofalówki nam się na pewno jeszcze wiele razy przydadzą i robimy coś no takiego, tak, że wiesz, spoko. Tak, że będziemy na krótkofalówkach, ja na przykład będę mu zajmował go, a ty w tym momencie będziesz gdzieś tam jako, musimy cię wkręcić jako tego sprzątacza, już z nim się dogadałem na to, żeby porozmawiać o ludziach, którzy tam muszą być, a którzy tam nie powinni być i ja wtedy powiem, że przydałaby się osoba, która by sprzątała tam, bo my mamy za dużo rzeczy na głowie i wtedy cię stary wkręci, o przepraszam, wtedy cię wkręcimy tam, nie? Ja ja nie wiem, czy ja jestem już sprzątaczem, ty, no nie wiem, to jest takie stary, kurde... ale to... to konserwatorem, jak to było? To jest konserwator powierzchni płaskich. Dalej bawi. No to jest lepiej. No to ja mu powiem, żeby tak było, nie? On pewnie i tak będzie się nazywał sprzątaczem, ale ja mogę zrobić to dla siebie i mówić na siebie konserwator powierzchni płaskich, a.k.a. woźny. No dobra, to mi się już bardziej podoba. Dobra. No to stary, ja wracam do siebie na chatę, myślę, że mamy wszystko dogadane. Zatrzymaj się to walkie-talkie, myślę, że nam się pewnie nieraz przyda. I do usłyszenia. Dobra, ja muszę zabezpieczyć te diaksy. Trzymaj się, elo. Dobra, yo.